Witam Was tutaj, cześć, jestem Zanosz i zapraszam Was do głosowania w ankiecie, a mianowicie przechodzimy sobie do nowych scenariuszy, ponieważ nasz ostatni tutaj nie udało nam się, dwa razy próbowaliśmy, to do trzech razy sztuka, to już sobie sam zrobię go, żeby Was tutaj nie zamęczyć. Tak, szukamy sobie naszego scenariusza, wy głosujecie, macie tam podpisane w ankiecie, macie tam chyba co najmniej z dwie ankiety, głosujecie, klikacie w jednej i jednej z nich, który chcecie scenariusz. Klikajcie tę nazwę, którą tutaj będzie podana. Mamy po pierwsze, pierwsze mapkę mamy Kraina Tornad, z Natural Disasters, czyli będą jakieś katastrofy. No, sama nazwa tak wskazuje. Łatwy scenariusz, w którym twoim celem jest rozwój miasta i przetrwanie katastrof. No to byłoby coś zupełnie innego niż ostatnio robiliśmy, bo dawno nie było przetrwania katastrof. Warunki osiągnięcia, osiągnij populację powyżej 150 tysięcy dużo. 20 tysięcy mieszkańców osiągnęło maksymalną długość życia. Ciekawe. Stan konta powyżej miliona. No, ciekawe. Stan konta poniżej minus 30 tysięcy. Okej, to nie jest aż tak źle. No dobra, to mamy. A, i nie ma połączeń kolejowych. To na minus można właściwie wrzucić. Ale całkiem ciekawe, powiedziałbym. Dobra. Kolejny. To była Kraina Tornad. To jest przy zaporze, no to... No, już wiemy. Tereny powodziowe. To jest też z Natural Disaster. Scenariusz dla lubiących z wyzwania. Wy, który ścigasz się z czasem, o nie, aby ocalić swoje miasto. Warunki zwycięstwa. Rozegraj 120 tygodni w grze. No powiem że wam, że nawet takie całkiem ciekawe. Warunki porażki. Zdobądź co najmniej 5 kafelków obszaru miasta. To nie jest coś takie trudne właściwie, ale no dobra. Ale pewnie sądzę, że tu jest jakieś coś. Podpucha. Stan konta poniżej 0 osób. Poniżej 0. Po 15 tygodniach, gdy populacja jest poniżej 1. Okej. Ciekawy scenariusz. Nie ma połączeń kolejowych ani statkowych, tylko samoloty i autostrada. Zobaczymy co zagłosujecie. Tereny powodziowe to były. Kolejny, wyspiarski klimat. Tak, my go kiedyś już też zagraliśmy i nie wygraliśmy, ale go wam tutaj daję. Zbuduj miasto na archipelagu złożonym z wielu małych wysp. Archipelagu małych wysp. Wiecie co to znaczy? Wakacje. To znaczy wakacje. Czy poradzisz sobie z falami tsunami, które zagrażają tym terenom? Średnia trudność. Warunki zwycięstwa. Osiągnij populację powyżej 100 tysięcy. Dużo. Kolejny warunek. Średni poziom zdrowia obywateli ponad 20%. Warunki porażki. Stan konta poniżej 0, po 15 tygodniach gry populacja poniżej 15, poniżej 1. No dobra, ciekawe. I mi się nie udało właściwie tego zrobić. Tak się tylko wam powiem. Jak raz grałem. To jest z Natural Disasters i tutaj po prostu jest pełno tsunami. Odkorkowywanie miasta już wygraliśmy. Pociągi też już wygraliśmy. Promowe Imperium też już wygraliśmy. Grupa porządkowa. Zna scenariusz z Greens, z Green Cities, fakt, tak, z Green Cities, gdzie musimy się zajmować różnymi rzeczami. Zobaczmy, co tu jest. W okolicy rozprzestrzenia się poważna epidemia grypy żołądkowej, a problemy zdrowotne narastają. Musisz sprawdzić, co jest nie tak z tym miastem i rozwiązać problemy, aby miasto Springwood stało się zdrowym miejscem do życia. Okej, brzmi interesująco, nawet bym powiedział. Warunki zwycięstwa. Osiągnie populację 75 tysięcy. Średnie zanieczyszczenie wody pitnej poniżej 1%. Średni poziom zdrowia obywateli ponad 85%. No, to jest ciekawy ten poziom zdrowia. Warunki podaczki. Stan konta poniżej 1, populacja poniżej 1. No, trzeba uważać po prostu. Ale nie jest taki trudny jakiś. Ale byłby ciekawy. Mamy wszystkie połączenia zewnętrzne. Z Green Cities. Jeszcze żadnego nie robiliśmy z Green Cities w swoim scenariuszu. Grupa porządkowa. Kolejne. Miasto ogrodów. O, to brzmi ciekawie. W tym scenariuszu chodzi o to, aby przemysłowe miasteczko Santa Cruz stało się wygodnym miejscem do życia. Oj. Warunki zwycięstwa. Dużo ich tutaj. Zbuduj różne parki i lub place. 10. 10 parków i placów to mało. Z zabudowanych pól produkcji ekologicznej oraz lokalnej 15 tysięcy. To jest typowy Green Cities. Średnie szczęście mieszkańców powyżej 85%. To chyba jakieś pinie sobie. 85 to trudne zrobić w ogóle. Osiągnij populację powyżej 50 tysięcy. Warunki podaczki. Stan konta poniżej 1. Po 30 tygodniach, gdy populacja
jest poniżej 1 po 30 tygodniach, gdy średnie szczęście mieszkańców poniżej 60. O Boże. Trudny ten scenariusz. Ale dla kogo są wyzwania? Miasto Ogrodów. I zielona siła. Zaczynamy z pustym miastem, z tego co widzę. A, i tutaj są wszystkie połączenia zewnętrzne. Natomiast tak, zielona siła. Najwyższy czas zadbać o jakość powietrza w twoim mieście. W scenariuszu tym należy zbudować miasto od podstaw i dopilnować, aby emisja dwutlenku węgla była jak najniższa. Warunki zwycięstwa. Osiągnie populację powyżej 50 tysięcy. Produkcja energii elektrycznej na poziomie 500 MW. Ciekawe, o co chodzi. 100% produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Już wiem, o co chodzi. Warunki porażki. Stan konta poniżej 1. 100% energii elektrycznej ze źródeł zanieczyszczających. Trzeba zawsze jakiś wiatrak postawić. Średnie zanieczyszczenie gruntu powyżej 15%. Ok, przemysł odpada, czyli głównie biura. I mamy wszystkie połączenia zewnętrzne. No dobrze, powiem wam, że naprawdę całkiem ciekawe te scenariusze. Dobra, lecimy jeszcze raz, wam tylko wytłumaczę, o co chodzi. Kraina Tornad, proszę bardzo. Łatwy scenariusz, gdzie musimy przetrwać wszystkie katastrofy. Kolejny, tereny powodziowe, po prostu jakieś są powodzie i trzeba od podstaw zbudować swoje miasto i robić z tego zabawę, bo tutaj są różne katastrofy. Wyspiacki klimat, z każdej strony jest fala tsunami, a twoje miasto ma to wszystko przeżyć i dobić do 100 tysięcy obywateli. Tak jak właściwie to wyspiacki klimat to mi kojarzy się tylko z Grecją. Ale mniejsza z tym. Dalej. To my z Mass Transit wszystkie zrobiliśmy. O, ciekawe, nawet się nie dziwię. Grupa porządkowa, musicie tutaj oczyścić całkowicie, uzdrowić miasto, żeby było lepsze, lepiej się tam dało żyć. Miasto Ogrodów, czyli całkowity Green City, trzeba się zająć, ekologia pełną parą i szczęście. I zielona siła, czyli ekologiczne miasto od podstaw. Dobrze, głosujcie w ankiecie, mam nadzieję, że zagłosujecie. Jeżeli taka tego typu ankiety wam się podobają, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli głosowaliście i jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać, to nie zapomnijcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!